Ja się zastanawiam, bo w social mediach jest pani bardzo aktywna i odpowiada pani na większość komentarzy, ale czy zdarzają się też wiadomości prywatne i czy tam też pani wydaje się w jakieś dyskusje? Wie pan, do prywatnych nie docieram, bo tego naprawdę czasami tych odpowiedzi jest 300-400. Ja staram się przeczytać wszystkie. Naprawdę robię to samo, dlatego jest tyle błędów, dlatego czasami jest 3 zdjęcia naraz na Instagramie, bo jak nie mam zasięgu i kliknę jedno zdjęcie, to wydaje mi się, że nie weszło, więc klikam jeszcze raz. Potem one są 3. Twierdzę, że tak jest moje życie, że jestem poza zasięgiem, wychodzą 3, niech będą 3. Ja naprawdę nie robię nic tak, jak wszyscy by chcieli. Ja robię tak, jak ja to czuję i tak, jak mi to wychodzi. Kropka. A czy jest ktoś, kogo śledzi pani na przykład na Instagramie albo na Facebooku? Dawida Wolińskiego. Strasznie lubię, bo ciągle ma tą samą pozę, te same piękne oczy i wprowadza mnie w genialny humor. Lubię Joannę Krupę. Biedronia bardzo chętnie śledzę. Bardzo lubię jego poczynania. Śledzę Larę Gessler, Tadeusza Müllera i moją siostrzenicę Julię Ikonowicz, która jest w Wietnamie. Też bardzo lubię. Kamilę Witzlaff jako modę, którą kocham najbardziej. Maria Food Network, Maria Food, jedzenie z południowej Ameryki, niepretensjonalne, domowe, tak? Śledzę też poważną modę. I kogo jeszcze? Kogo ja jeszcze śledzę? Anię Rubik.